To co robimy na Sylwestra? A może byśmy pojechali tak do ciepłych krajów? Serio? Jest koniec grudnia, teraz były najwyższe ceny. Najlepiej zróbmy domówkę. Jak co roku. 9 na 10 Polaków uważa, że Sylwester i Nowy Rok to dni, które wręcz trzeba poświęcić na zabawę. Jednak aż połowa badanych Polaków twierdzi, że organizację Sylwestra zostawia na ostatnią chwilę. Domówka, klub, wyjazd, a może jeszcze coś innego? Sprawdź, która opcja jest dla Ciebie najlepsza i ile może Cię kosztować. Najwięcej, bo aż 40% Polaków Sylwestra spędza co roku na domówkę. Zdecydowaną zaletą takiej zabawy jest to, że imprezę w domu możemy zorganizować praktycznie w ostatniej chwili. Nie musimy na nią nigdzie daleko jechać, możemy zaprosić wszystkich, których chcemy. Oraz nie trzeba się na nią tak wystroić i wydać tyle pieniędzy, jak choćby na wyjście w Sylwestra do klubu. Ej, akurat wystrojenie się jest fajne. No nie. Halo, wstajemy, mamy 2 stycznia. Dajemy. Ile można lecieć? Chyba już warto skończyć, co? Z drugiej strony organizacja Sylwestra w domu wiąże się z tym, że trzeba mieć taki dom wolny, a później go posprzątać, a jak wiadomo, kac potrafi być srogi, więc sprzątanie na kacu nie należy do największych przyjemności. Ponadto trzeba liczyć się z potencjalnymi szkodami oraz tym, że taki Sylwester nie będzie różnił się od imprez i domówek z poprzednich lat, więc trochę nuda. To, ile wydamy na Sylwestra w domu, zależy od naszego budżetu. Oszczędna wersja, czyli kupno butelki mocnego alkoholu, fajerwerków oraz przekąsek, to koszt, powiedzmy, już od 50 zł. Pamiętajcie, przed wyjściem na imprezę zaplanujcie sobie transport powrotny do domu lub nocleg w miejscu, w którym się bawicie. W Sylwestra dodzwonienie się po taksówkę graniczy z cudem, a stawki u przewoźników osób rosną nawet kilkunastokrotnie. Ile? Jeśli nie lubicie, nie chcecie lub nie macie czasu zajmować się organizacją imprezy sylwestrowej, dobrym pomysłem może być wybranie się na bal sylwestrowy lub do klubu. Zaletą takiego rozwiązania jest również bliska odległość od domu, bo nie jest to zakopane, oraz to, że nie musimy się martwić o bałagan i zniszczenia w naszym domu. Poza tym możemy wybrać zabawę w stylu, jaki nam się najbardziej podoba. Może to być bal kostiumowy, impreza w strojach wieczorowych lub w klubie techno, czy jeszcze coś innego. Jeśli nie lubisz specjalnie szykować się na imprezę i bawić z przypadkowymi ludźmi, to prawdopodobnie nie jest to najlepsza opcja dla Ciebie. Ponadto przed klubami w Sylwestra tworzą się długie kolejki, a opcja ta jest droższa od domówki i to kilkukrotnie. Ceny biletów na zorganizowane bale z open barem i cateringiem zaczynają się od około 150 zł za osobę. Za wejście do klubu zapłacimy średnio 30 zł. Do tego trzeba doliczyć pieniądze zostawione na barze, co oznacza, że nowy rok możemy przywitać z debetem na koncie. Przerwa świąteczna to także dobry moment na spakowanie walizek i wyruszenie w trasę. Choć Sylwester wyjazdowy kojarzy nam się głównie z górami, to są jeszcze inne ciekawe kierunki, które wyniosą nas mniej, jak na przykład Podlasie czy Mazury. Podczas takiego wyjazdu możemy odpocząć, spędzić kilka dni ze znajomymi, a jeśli jedziemy w góry, to pojeździć na desce czy nartach i skorzystać z atrakcji podczas nocy sylwestrowej, na przykład w Zakopanem. Maksym jednak nie jedzie. Minusem takich wyjazdów jest to, że ciężko zebrać ekipę. Poza tym trzeba zorganizować domek, transport, a to jest uciążliwe i zajmuje dużo czasu. Denerwujące są też korki na drogach w tym okresie, szczególnie na Zakopiance. Niekończące się tłumy do atrakcji, wszędzie kolejki. No i często wywindowane ceny w miejscowościach turystycznych na czas Sylwestra. Najdroższe oferty wynajęcia całego domku są oczywiście w Zakopanem. Za 4 noce dla 6 osób trzeba zapłacić w okresie sylwestrowym co najmniej 4000 zł. Na Mazurach można znaleźć taki domek za mniej niż 2000 zł. Podobnie w Hajnówce w Puszczy Białowiejskiej. Do kosztu zakwaterowania trzeba doliczyć wydatki na transport, a te nie są małe. Jak pokazują badania, Polacy coraz chętniej spędzają święta i Sylwestra na plaży. Według ostatnich raportów Polacy wykupili o 86% więcej rezerwacji na takie zagraniczne wyjazdy niż w roku ubiegłym. Wyjazd na Sylwestra do ciepłych krajów to szczególnie dobre rozwiązanie dla osób pracujących, gdyż można połączyć urlop ze starego i nowego roku z dniami ustawowo wolnymi.
Poza tym możemy się zresetować, poleżeć na słońcu w środku zimy, poznać nową kulturę i pochwalić się egzotycznymi zdjęciami na Instagramie. Wyjazd do ciepłych krajów na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie wyobrażają sobie spędzić świąt czy Sylwestra bez rodziny czy przyjaciół. Poza tym taki wyjazd trzeba odpowiednio wcześniej zaplanować, spakować się. Trudno jest znaleźć kompana, który z nami pojedzie, no i przede wszystkim trzeba mieć odpowiednio dużo pieniędzy. Tydzień w Egipcie w hotelu pięciogwiazdkowym w ofercie all inclusive w okresie noworocznym to koszt od 2000 zł na osobę. Na Wyspach Kanaryjskich 2500 zł, a na Dominikanie, gdzie temperatura w grudniu dochodzi do 30 stopni Celsjusza, 6,5 tysiąca zł za osobę, jeśli mówimy o 7-dniowym wyjeździe. Jeśli nie masz akurat pieniędzy na wyjazd na Sylwestra i nie chcesz go też spędzać w klubie czy na domówce, alternatywą jest powitanie Nowego Roku w kinie. Decydując się na taką opcję, będziesz mieć blisko do domu, Nowy Rok przywitasz bez kaca, nie namęczysz się przy organizacji, a także będziesz miał szansę obejrzeć filmy, których nie ma już w repertuarze kin, lub zobaczyć pokazy przedpremierowe. Sylwester w kinie jest szczególnie dobrym pomysłem dla osób, które nie mają z kim pójść na imprezę, a nie chcą tej nocy spędzać samemu w domu. Nie jest to jednak dobry wybór dla osób, które nie lubią spędzać Sylwestra z przypadkowymi ludźmi i chcą przeżyć niezapomnianą, szaloną zabawę. Poza tym może być nam ciężko namówić znajomych, aby nam towarzyszyli, więc raczej opcja dla samotników. Ceny za maratony filmowe w kinie w Sylwestra zaczynają się już od 65 zł. Oferty z cateringiem i lampką szampana o północy to koszt od 140 zł. Napisz w komentarzu, jak ty spędzisz Sylwestra i podeślij ten film znajomym, ułatwi wam to decyzję.